Dzień dobry, witajcie kochani w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na kolejną publikację dotyczącą top 5. Tym razem będzie to top 5 do 10 zł. Dobrze usłyszeliście, a dokładnie kosmetyczne hity z aptek i preparaty do zadań specjalnych. Na początek pokażę Wam dwa preparaty, które będą idealne dla osób z cerą problematyczną, takich, u których raz na jakiś czas pojawiają się gdzieś wypryski. I coś, co u mnie jest na pierwszym miejscu już od naprawdę wielu, wielu lat, to jest maść cynkowa. To jest preparat, który ma w składzie tylko tak naprawdę dwie substancje, bazową wazelinę oraz tlenek cynku. Jest dosyć gęsty i biały, bez zapachu, natomiast fantastycznie sprawdza się w miejscach, gdzie właśnie pojawiają się jakieś wypryski, kiedy coś czujecie, że się dzieje. Czasami my kobiety cierpimy przed okresem na te dni, kiedy gdzieś tutaj w okolicy brody zaczynają pojawiać się takie bolesne grudki. To jest coś fantastycznego. Nakładamy punktowo, miejscowo taką maść cynkową właśnie w tych miejscach, gdzie coś czujemy, że coś nam się dzieje i ona fantastycznie działa tak jakby zasysająco, wysuszająco to miejsce. Uwielbiam. Oczywiście jest to preparat tłusty, tak jak wspomniałam wcześniej, biały, nie nadaje się pod absolutnie żaden makijaż, nie nakładamy go na całą twarz, stosujemy tylko i wyłącznie punktowo. To jest też dobry preparat taki zabezpieczający, kiedy na przykład działacie na jakąś brodawkę, wtedy warto miejsce wokół tej brodawki zabezpieczyć właśnie na przykład maścią cynkową, która tak jak wspomniałam wcześniej jest na bazie wazeliny. No i uwaga, maść cynkowa w aptece kosztuje tylko i wyłącznie około 5 zł. I jest to naprawdę, uwierzcie mi, hit. Warto o nim pomyśleć, a jeśli borykacie się z jakimiś wypryskami, jeśli pojawiają się u Was jakieś stany ropne, wtedy warto zastosować punktowo tę oto maść i uwierzcie mi, po wyprysku nie ma mowy. Drugi preparat, który Wam teraz pokażę, również ma takie przeznaczenie antybakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe i jest to Tormentile Forte. Być może część z Was kojarzy taki preparat, który nazywa się Termentiol. Ja go pamiętam z czasów, kiedy byłam jeszcze dzieckiem i moja mama za każdym razem, kiedy coś tutaj w kącikach ust zaczynało się dziać, mama smarowała mi tym preparatem właśnie te miejsca i do tej pory pamiętam jego zapach. Tormentile Forte to jest bardzo podobny preparat, który ma bazową wazelinę, również lanolinę i w jego składzie również, tak jak w przypadku maści cynkowej, znajdziecie tlenek cynku, ale mamy tutaj też ichtamol, który no niestety dość brzydko pachnie, ma taki bardzo charakterystyczny zapach, ale znajdziemy tutaj również boraks. Trzy substancje o działaniu właśnie przeciwgrzybiczym, przeciwwirusowym, przeciwbakteryjnym i nakładamy go miejscowo również tam, gdzie pojawiają się na przykład jakieś zmiany trądzikowe. Ta maść kosztuje około 10 zł. I to jest taka, powiedziałabym, bardziej rozbudowana wersja maści cynkowej, ale ma też ogromny minus. Po pierwsze kolor, który jest taki lekko brązowy, no i właśnie przypomina ten wspomniany przeze mnie wcześniej Termentiol, nawet nazwa jest identyczna, bardzo, bardzo podobna, no i ten okropny zapach. Nie każdemu on przypadnie do gustu, trzeba się z tym liczyć, ale oczywiście zastosowana maść w miejscach, kiedy gdzieś coś tam na naszej skórze się dzieje, bardzo fajnie ją koi, działa właśnie przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i te zmiany bardzo szybko zanikają. Także dwa preparaty do cery problematycznej, które mogę Wam polecić właśnie o takim działaniu przeciwbakteryjnym, antybakteryjnym, przeciwgrzybiczym, przeciwwirusowym na skórę 5 zł i 10 zł. Wybór macie. Teraz pokażę Wam mój hit od tak naprawdę wielu, wielu lat. I to będzie również preparat do zadań specjalnych, ale na okolice stóp. Ostatnio pytaliście mnie na moim Instagramie, czy mogłabym Wam polecić jakieś produkty do pielęgnacji stóp. No mamy teraz ten okres letni, kiedy odsłaniamy nasze stopy, zakładamy klapeczki, zakładamy sandałki. No i chyba żadna z nas nie lubi tego efektu przesuszenia stóp, a zwłaszcza popękania. I jest coś, co w aptece kupicie za niecałe 10 zł i to jest kolejna maść. Nazywa się Dernilan.
Tak jak wspomniałam, ja po nią sięgam już od wielu, wielu lat. Tutaj mamy również bazową wazelinę, ale w składzie znajdziecie m.in. kamforę, kwas salicylowy i kojącą alantoinę. Kamfora ma też taki specyficzny, nieco mentolowy zapach, więc musicie się liczyć z tym, że ta maść no nie będzie do końca pięknie pachnieć, ale z drugiej strony mamy tutaj działanie złuszczające, antybakteryjne, silnie nawilżające na okolice naszych stóp. I jeżeli będziecie nakładać ten preparat wieczorem, wieczornej pielęgnacji albo właśnie przed spaniem, taką nieco grubszą warstwą na okolice waszych pięt, gdzieś pomiędzy palcami, gdzieś gdzie pojawiają się modzele, to przy regularnym, codziennym stosowaniu zniwelujecie totalnie problem. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji takiej codziennej stóp bez tej oto maści. Ona jest rewelacyjna. To jest polski produkt marki Herbapol i naprawdę no, sprawdza się świetnie w tej okolicy stóp. Poza tym też kamfora daje taki efekt lekkiego chłodzenia, więc w upały, kiedy jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco, fajnie się sprawdza. Gorąco Wam polecam, coś rewelacyjnego w pielęgnacji stóp, świetny produkt na lato, ale nie tylko, bo oczywiście w zimie też możecie go stosować. Przetestujcie, niewielkie pieniądze, a naprawdę warto. A skoro wspomniałam na samym początku o cerze problematycznej, to warto by skupić się teraz na cerze suchej, odwodnionej i przesuszonej. Poleciłam Wam dwa preparaty, które bardzo dobrze sprawdzą się, jeśli chodzi o miejscowe wypryski. Natomiast teraz polecę Wam również dwa preparaty do zadań specjalnych, ale takie, które są na bazie parafiny. Parafina, wiem, jest substancją kontrowersyjną, jednak jest też wspaniałym emolientem. I musicie liczyć się z tym, że jeśli chodzi o preparaty farmaceutyczne, parafina w większości przypadków stanowi bazę. Bazę właśnie w tych preparatach przeznaczonych do cery suchej, do cery odwodnionej, przesuszonej. Dlaczego? Dlaczego parafina jest tak dobrym emolientem? Ponieważ parafina tworzy na naszej skórze film. Ten film powoduje, że woda, którą mamy w organizmie, nie ucieka zbyt szybko, czyli tak jakby chroni naszą skórę przed tym szybkim, zbyt szybkim odparowywaniem. Przez to też wzmacnia nasz naturalny płaszcz hydrolipidowy i warto mimo wszystko z niej korzystać i sięgać po nią właśnie w preparatach przeznaczonych do cery suchej, cery odwodnionej i cery przesuszonej. Nie musicie się jej absolutnie obawiać, jeśli wykonujecie prawidłowy demakijaż i dobrze doczyszczacie skórę. Ponieważ, no niestety, parafina ma przypiętą łapkę nie tylko substancji kontrowersyjnej, ale również substancji komedogennej. A tutaj, no, trzeba troszeczkę polemizować, bo jeśli dobrze doczyszczacie w wieczornej pielęgnacji waszą skórę, to też usuwacie parafinę, więc nie do końca musicie się tak bardzo jej obawiać. No ale dobrze, dzisiaj nie będziemy skupiać się na parafinie, ponieważ ja już na ten temat zrobiłam oddzielny film. Natomiast chciałabym Wam polecić dwa preparaty. Pierwszy z nich kosztuje około 8 zł i jest to Mediderm. To jest taki dermatologiczny krem, który jest maść, który jest przeznaczony dla osób z problemem AZS, łuszczycy, egzemy, dla osób, które właśnie mają skórę bardzo przesuszoną, bardzo odwodnioną i potrzebują takiego preparatu do zadań specjalnych, który też nie będzie ich podrażniał i będzie powodował, że ten preparat będzie chronił tą naszą skórę. No i słuchajcie, Mediderm to jest, można by było powiedzieć, że taka maść, która nie posiada w składzie żadnych substancji typu SLS-y, parabeny, barwniki, nie ma też absolutnie zapachu. Skład jest okrojony i mamy tutaj głównie oczyszczoną wodę, jak też emolienty, w tym ciekłą parafinę. To jest, tak jak wspomniałam, coś do zadań specjalnych. Według mnie preparat, który powinien stanowić taką kurację. Kiedy czujecie, że coś się dzieje, kiedy widzicie, że wasza skóra jest momentalnie bardzo mocno przesuszona, kiedy pojawiają się na skórze tak zwane suche skórki, wtedy warto sięgnąć po Mediderm,
bo on naprawdę fantastycznie działa. I ja bardzo lubię sięgać po ten preparat w momentach, kiedy na przykład stosuję silne kwasy i widzę, że coś na tej skórze zaczyna się dziać. To jest też bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które prowadzą kuracje przeciwtrądzikowe, silne kuracje dermatologiczne i zaczyna się ten okres, kiedy skóra dość mocno się przesusza. Wtedy warto sięgać po tego typu preparat, ale tak jak wspomniałam wcześniej, stosować go jako kurację, nie codziennie, nie nakładać go mocną warstwą, nie stosować go w ciągu dnia, tylko na przykład wieczorem, delikatnie gdzieś w miejscach, gdzie pojawia się to przesuszenie. Coś wspaniałego i z tego, o ile się nie mylę, to jest mniejsza pojemność 100 gramów, ale jest też dosyć duża pojemność i to jest też taki to jest też taki preparat, który można nakładać na skórę dzieci. I na zakończenie dzisiejszego filmu jeszcze jeden preparat emolientowy, który ma nieco bardziej rozbudowany skład od Mediderm i mam tutaj na myśli Linovit A plus E, krem ochronny. Jak już w nazwie widzicie, oprócz emolientów mamy również witaminę A plus E i różnica między nimi to nie tylko pojemność czy te witaminy, ale też, że w przypadku Linovit mamy delikatny zapach. I to też jest taki preparat, który mogą stosować osoby z cerą suchą, wrażliwą, odwodnioną, a także osoby, które źle reagują na czynniki zewnętrzne, zwłaszcza czynniki atmosferyczne. Co prawda, powinnam Wam o nim wspomnieć w okresie jesienno-zimowym, zwłaszcza zimowym, no bo tak jak powiedziałam, jest to krem ochronny i w jego składzie znajdziecie oprócz witaminy E też witaminę A. Witamina A nie do końca jest wskazana w okresie letnim, ale warto o nim pomyśleć. Niecałe 9 zł. Macie do wyboru, tak jak wspomniałam, dwa preparaty emolientowe. Będą tworzyły ten taki film ochronny na Waszej skórze. Będą ją chroniły przed czynnikami zewnętrznymi. Będą też delikatnie koiły. Oczywiście ten efekt nawilżenia się pojawi, no bo kiedy mamy film na skórze i woda z naskórka nie ucieka aż tak szybko, no to wtedy odnosicie to wrażenie, że skóra jest lepiej nawilżona, ukojona, ale tak jak mówię, to jest preparat ochronny do zadań specjalnych, podobnie jak ten krem emolientowy Mediderm. Dwa do wyboru, do koloru, jak to się mówi, bardzo ciekawe i myślę, że warto o nich pomyśleć, mieć je gdzieś tam w swojej apteczce i wykorzystywać w wyjątkowych sytuacjach. No dobrze, kochani, pokazałam Wam 5 moich hitów w cenie do 10 zł z apteki. One gdzieś tam w tej mojej kosmetycznej apteczce zajmują wysoką pozycję, bo tak jak powiedziałam, one są, stosuję je w takich momentach, kiedy gdzieś coś na mojej skórze się dzieje. Czy to wypryski, a ponieważ posiadam cerę mieszaną, bywa, że coś na tej skórze się zaczyna dziać, czy też w momentach, kiedy moja skóra jest bardziej przesuszona i potrzebuje mimo wszystko ochrony. Także widzicie, fajne preparaty, które mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Rozejrzyjcie się za nimi w aptece, jeśli jeszcze do tej pory o nich nie słyszeliście. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o tych preparatach, czy je znacie, czy z nich korzystacie, a może macie jakieś inne hity do 10 zł apteczne, o których warto pomyśleć. Tym samym dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się ciepło. Pa! Thank you.